Hej, witam was serdecznie z tej strony Kinezyna. Nie wiem, czy zauważyliście, ale nasze Desoto ma teraz takie chorągiewki Stanów Zjednoczonych, ponieważ wozimy prezydenta. Jak widzicie, miłość nie jest dla każdego. Biedna Sybilla się załamała i ma teraz tutaj Abraham L. musi umrzeć na oknie. Biedna Sybilla ma teraz złamane serce, niestety przez nas. Powinniśmy ją przeprosić. Cześć, Sybillo. Jak sytuacja w świecie komputerowo wygenerowanego romansu? Już się tym nie zajmuję. Uwierzysz, że koleś nawet nie wspomniał, że ma żonę? Faceci to egoistyczne świnie. Wyrzuć to z siebie, dziewczyno! Czyli znowu zmieniłaś zajęcie? Tak, teraz zajmuję się datowaniem. Chyba dejtowaniem. Datowaniem węglem. Kupiłam to niesamowicie przydatne urządzenie, dzięki czemu wiem, ile co ma lat. Ja przecinam daną rzecz i liczę swoje. To dlatego nikt już cię nie zaprasza na przyjęcia urodzinowe. Chciałam rozpocząć wszystko od początku i zapomnieć o porażce z uczciwym Abrahamem. Myślałam o czym innym, ale kupiłam w sieci tani sprzęt do datowania węglem i nie stać mnie już było na zmianę szyldu. Masz problemy finansowe? Niestety. Po tym, jak Lincoln publicznie mnie upokorzył, wszyscy moi klienci zażądali zwrotu pieniędzy. Nie mówiąc już o majątku straconym przez spór sądowy z klientami, którzy obejrzeli nagranie Maxa. Już na początku jasno określiłem, że to dla... Jakie nagranie? Uwierzcie mi, bardzo bym chciała zamknąć interes, wyjechać na wakacje, zapomnieć o uczciwym Abrahamie i tych procesach. To była awaria garderoby! Ale o ile pieniądze nie spadną mi z nieba, muszę liczyć, że moje nowe przedsięwzięcie wypali. Tak, jak działa to datowanie węglem? Jak działa datowanie węglem? Nie wiem. To ma związek z radioaktywnym węglem i jakimś rozpadem. Jestem pod wrażeniem twojej rozległej wiedzy naukowej. Pełna Max. Najlepsze jest to, że właściwie nie muszę niczego wiedzieć. Po prostu nakierowuję to urządzenie na jakąś rzecz, a ono wyświetla jej wiek. Pozwólcie, że zademonstruję. Tiki ma... O, mamusiu kochana! Ma 2000 lat! To cudowne! Stare znaczy dobre? Oczywiście! Moje biuro może zostać wciągnięte do Państwowego Rejestru Zabytków. Mogę dostać dotację. Będę bogata! Oczywiście, czyli my musimy się tym zająć, bo jesteśmy prezydentem. Możemy pożyczyć to urządzenie? Nie ma mowy. To dla mnie jedyna szansa na wybrnięcie z tarapatów finansowych. No, chyba że dostanę dotację, bo jestem teraz w Państwowym Rejestrze Zabytków. Nie ma mowy, żebym spuściła to z oczu. W takim razie... Do zobaczenia, Sybillo. Wracamy do naszego biura w Białym Domu. Dajemy jej kaskę, bierzemy urządzonko i ruszamy dalej. Gdzie teraz sam? Do Białego Domu. Nie ma co szukać Lincolna. Ruszamy w tym momencie. Do Białego Domu. Ale klawo! Dobra. Drzwi do Białego Domu. Idziemy dać dotację Sybilli w budżecie państwowym. Max, patrz, to uznaniowy budżet prezydencki. Możesz przeznaczyć 100 milionów dolarów na co tylko chcesz. Tak. Cóż za rozkosznie przypadkowa i dogodna kwota. Sybil Pandemics Office. I w tym przypadku możemy wrócić do Sybilli. Ona w tym momencie zostawi swoje urządzenie na stole. Ponieważ będzie miała 100 milionów, to już się nie będzie musiała przejmować niczym. Dokąd jedziemy? Z powrotem. Siedzę z przodu! Spoko. Lecimy na Szczecin. Dobra. Bierzemy to urządzonko, które jest w sumie całkiem ciekawe. Sybilla zostawiła otwarte drzwi.
Pewnie używa życia na jakiejś tropikalnej wyspie za pieniądze podatników. Założę się, że zostanie porwana z jakiejś obskurnej spelunki, a potem sprzedana handlarzom niewolników. Zostanie zmuszona przez chorego na władzę despotę do nieopisanych okropieństw, a potem ledwo ujdzie cało z jego wulkanicznej kryjówki z jedną tylko nerką. Max, nie bądź takim pesymistą. Przepraszam, Sam. To po prostu nie fair, że my tu tkwimy, a ona się bawi. Brawo. Znaczy fajnie, ona na pewno by się chciała bawić. To urządzenie do datowania... Czy tak by się bawiła? Czy to by na pewno była dla niej zabawa, Max? O, i też mam urządzenie do datowania węglem i możemy tak jak pistoletem celować w różne rzeczy i niektórych możemy sprawdzić wiek, ale tylko niektórych. Sybilla musiała coś źle odczytać. Tu jest napisane, że Tiki ma tylko 10 lat. Ta nalepka na spodzie od razu wydawała mi się podejrzana. Czyli Sybilla nas w sumie oszukała. Dziwne. Max, jesteś na diecie? Nie chcę wiedzieć, tak, ile... Tak, on do większości rzeczy mówi, nie chcę wiedzieć, że nie chce wiedzieć, ile ma lat tak naprawdę. Sybilla nas najzwyczajniej w sieci oszukała. No cóż. Jest przebiegła. A DeSoto można sprawdzić? Nie chcę wiedzieć. Dzisiaj też nie możemy. Nie chcę wiedzieć, ile ma lat. Tak w sumie jest z większością rzeczy, że jednak nie można sprawdzić, ile ma. Max znowu pogrzebał w pępku i zeżarł to, co tam było. Mlecza szczęściaka można sprawdzić urządzeniem. Dziwne. Tu jest napisane, że jest w wieku Sieny Palonej. Rzeczywiście dziwne. Nie dałbym mu więcej niż ochra. Tak, on ma nawet wiek w kolorze. Nie chcę wiedzieć. Tak, ale to już nie będę sprawdzać różnych rzeczy. Tylko sprawdzę to, co trzeba. Och, pan prezydent! Proszę mnie nie uśmiercać! A można sprawdzić, ile Bosko ma lat? Co to? Zabierz to ode mnie! Bosko, spokojnie. To tylko podaje, ile masz lat. A po co mam takie informacje? Czy ktoś was przysłał, żebyście się tego dowiedzieli? O rany, nieważne. Na tym właśnie polega twój problem. Za łatwo się A ja bym chciała wiedzieć, ile Bosko ma lat, ale w każdym razie musimy sprawdzić serdelinki. O, według mojego odczytu te parówki pochodzą z wczesnego okresu kredowego. Da! Dla was oferta specjalna. Ciągle smaczne. Tylko dzisiaj za pół ceny. Nie zrozumiałeś. Twój sklep jest teraz w rejestrze zabytków. Te parówki to drogocenne artefakty. Serio? Znaczy się pewnie. Czyli co to, z parówki z dinozaurów? A tak dokładniej, jak drogocenne. Powiadomimy cię o szczegółach. Tak, i w takim razie wiemy, że parówki Bosko są na tyle cenne, że możemy go wpisać do rejestru zabytków, czyli może dostać 100 milionów, czyli możemy dostać od niego serum prawdy. Czyli musimy się pospieszyć, czy pospieszyć? No nie musimy się spieszyć szczególnie. Chociaż sobie Lincoln szaleje, więc raczej warto by było się tutaj troszeczkę... Gdzie teraz, Sam? Streszczać. Ruszajmy Dobra, ruszamy do Białego Domu. Tak. Idziemy dać pieniądze Bosko. Budżet państwowy. Max, patrz, to uznaniowy budżet prezydencki. Możesz przeznaczyć 100 milionów dolarów na co tylko chcesz. Cóż za rozkosznie przypadkowa i dogodna kwota. Tak. Ciekawe jestem, czy te pieniądze w takim razie zabraliśmy Sybilli, ale w każdym razie się Sybilli tak i tak już nie będzie. Nie wiem, czy wróci w kolejnych odcinkach, bo jeszcze nie grałam. Co robimy? Właśnie objąłem urząd, a gigantyczny robo Lincoln szaleje po ulicach Waszyngtonu, niewoląc ludność hipnotycznymi, laserowymi oczami. Odpowiedź jest prosta. Musimy znaleźć jakieś pozytywy. Dobra, chodźmy. Dobra, rusza. Idziemy dalej. Dokąd jedziemy? Do biura. Siedzę z przodu. Idziemy do Bosko po serum prawdy.
Sam, ty mógłbyś się poruszać minimalnie szybciej. Minimalnie. Dobra. Bosko, dajesz nam serum. Witaj, towarzyszu Bosko. Wiwat dla wodza! Nie wiem, coście zrobili, ale właśnie dostałem ogromny czek od rządu. Zasłużyłeś na niego. Niełatwo jest zakonserwować parówki, które powstały zanim ludzie odkryli ogień. Nie mówiąc o tętniącym życiem mikrokosmosie w toalecie. Zastanawiamy się, czy nie wydzielić tam rezerwatu przyrody. Wreszcie mogę dokończyć satelitarną tarczę antyrakietową. Czyli dostaniemy serum prawdy? Jasne, niech tylko wygrzebie je z laboratorium. I to jest wódka. To przecież butelka wódki. Ale działa, uwierzcie mi. Kupilibyśmy ją taniej niż za 100 milionów. Dajcie komuś parę łyków, a wyjawi wam wszystkie swe sekrety. Dzięki, Bosko! Chyba najdroższa wódka, butelka wódki na świecie. Teraz musimy nią napoić. Śmigacza. W ten sposób będziemy w stanie ruszyć dalej. Ale klawo! Nie, nie Max, tylko biały dom. Chodź tu, śmigacz. Dostaniesz serum prawdy, wyjawisz swoje prawdziwe. Chcesz się napić? To oranżada, prawda? Darmowa dolewka? Pewnie, czemu nie? I tak se popił z gwinta bez popitki. Ta trochę bardziej kopie. Sam, Max, dziękuję wam. Jesteście moimi najlepszymi przyjaciółmi. Możemy w końcu wrócić do narady? Po co? Przecież uważasz, że pomysł łybka jest głupi. Głupi? Nigdy mi nie mówiłeś, że tak myślisz. Powiedział, że Clinton obejmujący pozostałych czterech prezydentów to najdurniejszy pomysł, jaki w życiu słyszał. Bo to prawda. Clinton nie był nawet prezydentem, a co dopiero najbardziej kochającym z prezydentów. Ja przynajmniej, w przeciwieństwie do niektórych durnych okularników, nie chciałem zbudować garażu w czole Waszyngtona. Ty mały, tak, i oni się tu teraz pokłócą. Oczywiście zdajecie sobie sprawę, że to oznacza wojnę. Wojna! I w tym momencie będziemy mogli korzystać z pokoju wojennego. Prawie będziemy mogli korzystać. Teraz zaczyna się jeden z dziwniejszych fragmentów. Niestety muszę mówić w trakcie tej piosenki. Bo inaczej będą mi się czepiać. W ogóle sama i maksamidy są piękne. Pewnie da się znaleźć tą piosenkę całą bez przeszkadzania mojego gadania. A w ogóle nie wiem, czy to jest sam Wakabayashi, który się rozmnożył, czy to są też inni agenci. To jest w sumie dość długa piosenka o wojnie. I taka w sumie z tyłka. Tak, widzieliście tam plakat wyborczy, w ogóle łybka. W ogóle to jest cała taka jak z takich musicali.
Nie, no ta scena jest dla mnie niedorzeczna, no. Tak, dla kogo wojna jest dobra? Ale ruchy ma niezłe. Tak. Ale on dalej będzie siedział pod drzwiami. Nie róbmy już tego więcej! Najlepszy na Phoenix. Nie róbmy już tego więcej. Spoko. Ale... w ogóle jak zrobimy urządzenie do datowania... na... Wakabayashi'ego, to można. Agencie Wakabayashi, masz 41 lat? Tak, proszę pana. Nie dałbym ci więcej niż 25. Na czym polega twój sekret? Większość dnia spędzam bez ruchu przy drzwiach. W ten sposób zachowuję młodość. Tak, on tu dalej jest i nas nie wpuści. Więc jedynym sposobem, żeby on stamtąd poszedł, jest wręczenie mu... Max, to znaczy jego ekscelencja El Jefe Maximilian I po strach królestwa, ma dla ciebie niespodziankę. Proszę przygotować chusteczki, może się zrobić rzewnie. Agencie Wakabayashi, postanowiliśmy nagrodzić cię za pełną oddania służbę państwu. Za twe uporczywe zaangażowanie w niedopuszczenie nas tam, gdzie rozpaczliwie chcieliśmy się dostać. Za uparte stwarzanie problemów i bycie dla nas ciągłym utrapieniem. Za to wszystko i nie tylko za to mianujemy cię... sekretarzem... stanu do spraw wewnętrznych. Sekretarzem stanu do spraw wewnętrznych. Takiego już mamy. Aha, spraw zewnętrznych? Takiego też. W porządku. Spraw niewdzięcznych. Jak rzekliśmy, tak będzie. Wiwat, Max. Panie prezydencie, jestem poruszony. Nie wiem, co powiedzieć. A teraz biegnij na spotkanie gabinetu. Obawiam się, że nie mogę. Żartujesz sobie. Muszę się trzymać rozkazu. Dobra, ale możemy się go pozbyć w inny sposób. Bierzemy kalendarz. To oficjalny kalendarz Stanów Zjednoczonych. Swoją drogą, kwiecień! To prawie jak u nas, bo teraz jest maj. W najbardziej kusych i niegrzecznych strojach kąpielowych. Nawet lepiej. Możemy zmieniać oficjalną datę. Ale tak, dzisiaj robimy Dzień Sekretarza. Ogłaszamy dzisiejszy dzień 26 kwietnia, Dniem Sekretarza. Powinno być Dzień Pracownika Administracji. Sam, kiedy wybierałem cię na wiceprezydenta, nie wiedziałem, że jesteś takim delikatnym i poprawnym politycznie liberałem. Dobrze, niech będzie Dzień Sekretarza. Tak, i w ten sposób możemy się pozbyć Wakabayashi'ego stąd. Nie, zabrałam mu wstęgę! Nie, nie chciałam tego zrobić. Nie jestem sekretarzem. To było całkiem... Nie, nie chciałam tego robić. To smutne. Max, to znaczy ma dla ciebie... Proszę... A za twe uporczy chcieliśmy... Za... Nie, do spraw ochrony... Sekretarzem do spraw ochrony... Max, nie! No tak, sekretarzem obrony. Dobra, no to już by widzieliśmy. Vivat, Max. Odsuń się, kolego. Przykro mi to za... Chyba nie słyszał pan mojego doradcy. Chcielibyśmy obejrzeć... Nie, bo trzeba mu zrobić dzień sekretarza jest. Zrobić. Rozkazy. Weź urlop. Dziś jest dzień sekretarza. Musisz wziąć wolne. Takie jest prawo, kolego! Urlop, panie prezydencie, czy mogę zaszlochać? Zezwalam, a wręcz zachęcam. Ach, ta siła biurokracji. Kocham ten kraj. Dobra, możemy wejść do sali wojennej wreszcie. No mamy widok z peryskopu. Max, spójrz na sadzawkę przed Białym Domem. To Jurek dwa zęby. Sam często pozwalamy lobbystom korzystać z basenu. I niby teraz jest lobbystą i niby za kim lobbuje? Za producentami sera? Za przystępną opieką zdrowotną dla starszych i niezamożnych. On ma więcej twarzy niż mógłbyś przypuszczać. Tutaj są sytuacje w Dakocie. Max, działania wojenne w Dakotach chyba się nasilają. Dajmy im parę tygodni, przerzedzą populację łosi i opróżnią supermarkety, a wtedy wkroczymy. Dobra, ale to czego my potrzebujemy z sali wojennej to rakiety. W
wygląda na urządzenie samonaprowadzające na Antarktyce. Tak spokojna, tak pogodna. Chcesz ją wysadzić? Jeszcze pytasz? Nie, nie wysadzamy Antarktydy. Urządzenie samonaprowadzające na Kremlu chyba nie działa. Pewnie zostało wyłączone w duchu własności. A mnie się wydaje, że te komunistyczne lenie zapomniały wymienić baterii. Max, były komunistyczne lenie. Dobra, kolejnym celem jest Krypton. To odległa, spokojna planeta Krypton. Kpią sobie z nas utopią kryształowych miast i nieobecnych rodziców. Trzeba ich zlikwidować! Wiecie, co się stanie, jak zrobić przycisk ognia? Nie trzeba było mnie więzić w strefie widmowej. Skłonicie się przede mną! Lepiej sobie przynieść krzesło. Tak, orientacyjny czas trafienia 26 milionów lat. No popatrz, popatrz. Bosko miał rację. Tak, cel Bosko, Rząd Bosko. Naprawdę chciał wystrzelić rakietę w jego sklep. Ale się ucieszy, jak mu o tym powiemy. Max, a może byśmy zachowali to dla siebie? Zgadzam się. Nie psujmy mu niespodzianek. Tak, i możemy spróbować go. Uwaga, klienci sklepu Bosko. Zaraz nie będzie czego po was zbierać. Zobaczymy, czy Bosko... te antyrakietowe urządzenie działa. Ja nie mogę. Satelitarna tarcza antyrakietowa Bosko naprawdę działa. Świetnie rozegrane, Bosko. Jesteś bezpieczny, ale jak długo? Tak, w takim razie musimy wyjść. I mamy już sposób na zniszczenie Lincolna. Bardzo łatwy sposób. Potrzebujemy tylko dostać się do sklepu Bosko najpierw. Któremu swoją drogą nie możemy powiedzieć, że rząd chciał na niego wystrzelić rakiety. To jest smutne. Dokąd jedziemy? Z powrotem do biura. Siedzę z przodu. Dobra, lecimy do Bosko. Szybciej sam, szybciej Max lata, szybciej od ciebie. Szkoda, że rola Mlecza Szczęściaka tutaj była taka króciutka i w sumie mało ważna. Tak. Karta mytezie, Bosko, my dzisiaj nic nie chcemy od ciebie, chcemy tylko twojej kamery. Przymocowany do kamery. To pewnie urządzenie samonaprowadzające dla pocisków balistycznych wycelowanych w sklep Bosko. Słucham! On powiedział, to chyba najniższa możliwa cena na chusteczki dla niemowląt. Tak, Bosko i tak się dowiedział, że tak naprawdę były te pociski wycelowane w jego sklep. Powinien się zorientować, że jego tarcza zadziałała, no. A w każdym razie lecimy teraz za Lincolnem. Zaraz się przekonamy. Gdzie teraz sam? Za szalejącym Lincolnem. Tak! Czy uda nam się go powstrzymać? No, jego nie trudno znaleźć. Wystarczyło podążać śladem złamanych obietnic przedwyborczych. Tak, to było całkiem głębokie, jak na zwykły pościg samochodowy. Lubię wychodzić poza ograniczenia gatunkowe. Dobra. Rzucamy w niego urządzeniem naprowadzającym. Tak. Świetny rzut. Bierz mu się do dzieła, zanim uda mu się tego pozbyć. Tak. Albo zanim odgryzie sobie plecy, żeby... Wracamy do Białego Domu. Celujemy rakietami. I niszczymy Lincolna. W ogóle Max jak chodzi, jak prezydent. Tu. O, podręcznik wojenny. Co robić w przypadku wojny? Wybierz cel, wciśnij ognia.
Tylko tyle tu napisali. Nic więcej niepotrzebne. Lincoln chyba ciągle ma na sobie urządzenie naprowadzające. No, no, niezły ten napad złości. W takim tempie do jutra rana zniewoli cały dystrykt Columbia i większość Baltimore. Ola Boga, Max, masz rację. Sądzę, że trzeba go powstrzymać. Nie mamy nic lepszego do roboty. Dobra, przycisk ognia. Panie prezydencie? Z miłą chęcią. Szybko, ruszamy. Nie powinniśmy się chwilę poupajać? Chcesz wszystko przegapić? I w ten sposób udało nam się pozbyć Abrahama. Będzie się robić sucharze. Jestem najpotężniejszym prezydenckim pomnikiem, jaki zbudowano. Nie uszkodziliśmy przypadkowo domów, które były w okolicy? Jej! Niż karmienie gołębi środkami przeczyszczającymi przed festynem. W jedno popołudnie zepsuliśmy dwóch prezydentów. Mój osobisty rekord. Wygląda na to, że kraj jest uratowany, przynajmniej od masowej hipnozy. Co robimy teraz? Nadużyjmy mojej władzy jako przywódcy wolnego świata i ciemiężmy klasę średnią, aż zacznie ogrzewać domy własnymi butami. Brzmi ciekawie, ale miałem nadzieję, że pozwolimy sobie na czekoladowe bomby bebechowe, a potem postrzelamy w Muzeum Smithsonian. Sam jesteś moim najlepszym kumplem. Agencie Chichot, zgłoś się. Zapytanie. Plan Lincoln 80, ukośnik 7. Minął dopuszczalny czas na potwierdzenie zapytania. Błąd. 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 Czyli, jak widzimy, to jeszcze nie koniec tak naprawdę. Czyli tak naprawdę coś jeszcze tutaj najprawdopodobniej się szykuje. Coś większa afera. No jak wiadomo, to znowu było coś związanego z hipnozą. Coś związanego z tym Chichotem i taką jakąś organizacją większą. To zapewne się wyjaśni dopiero w ostatnim, 6 odcinku. Następny będzie 5, bo odcinków jest 6. Byłam przekonana, że jest 5, a okazuje się, że jest 6. Nie wiem, czy myślałam, że jest 5. Ale w każdym razie jest 6. Tego kolejnego, 4 jeszcze nie... 5 jeszcze nie przeszłam. Ale zobaczymy. Ja mam nadzieję, że to odcinek wam się podobał. Mi się bardzo podobał. Chyba na pewno bardziej mi się podobał niż ten poprzedni. Ten był fajniejszy. Był dłuższy, jakiś taki więcej kombinowania i był ciekawszy. Aczkolwiek było kilka momentów takich mniej... że nie było chociażby Sibilli, chociaż koniec końców nas oszukała z tym Tikim, bo powiedziała, że ma 2000 lat, a to nie była prawda. No ale generalnie był naprawdę ciekawy. Ja mam nadzieję, że wam też się podobał, moi znudzeni wędrowcy. Że będziecie z niecierpliwością czekać na następny odcinek, czyli 5. No i co? Jeżeli wam się podobało, no to dajcie znać. I mam nadzieję, że już wkrótce uda mi się nagrać kolejne odcinki. I że kolejne odcinki będą równie fajne jak ten. A teraz do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!